Najbardziej kontrowersyjne okładki Charlie Hebdo. Atak na redakcję francuskiego magazynu satyrycznego Charlie Hebdo rozpoczął dyskusję, która dotyczy oskarżeń, jakoby magazyn za cel obrał sobie tylko i wyłącznie Islam. Wiele osób twierdzi, że do ataku doszło, bo pismo postrzegane jest jako antyislamistyczne. Wystarczy spojrzeć na kilka okładek tego magazynu i można potwierdzić, że rzeczywiście Islam był na celowniku rysowników. Ale nie był jedynym celem, bo obrywało się praktycznie każdemu. Ta okładka to jedna z najbardziej znanych przedstawia muzułmanina całującego się z rysownikiem Charlie Hebdo i napis: Miłość jest silniejsza od nienawiści. To właśnie ta okładka była odpowiedzią na atak bombowy przeprowadzony na redakcję Charlie Hebdo w 2011 roku. Do ataku doszło przez tą okładkę z prorokiem Mahometem. Ale żaden polityk czy postać religijna nie powinna czuć się bezpieczna. Zanim Charlie Hebdo nazywał się Charlie Hebdo, wpadł w tarapaty. Harakiri, bo pod taką nazwą wcześniej funkcjonował magazyn, opublikowało to okładkę w 1970 roku i Francja zakazała wydawania magazynu. Od kiedy magazyn powrócił w 1992 roku pod nazwą Charlie Hebdo, nie odpuścił Żydom chrześcijanom. Prezydentom, a nawet Michaelowi Jacksonowi. Papież też kilkukrotnie znalazł swoje miejsce na okładce magazynu, na przykład w 2010 roku po wypowiedziach dotyczących antykoncepcji. Ponownie znalazł się tam w 2013 roku po swojej rezygnacji z napisem: W końcu wolny. Raz magazyn poszedł do samego źródła chrześcijaństwa, pokazując Jezusa na krzyżu mówiącego: Jestem gwiazdą, zabierzcie mnie stąd. Rysownicy Charlie Hebdo są świadomi zamieszania, jakie stwarzają. Pokazali to na okładce, na której znaleźli się przedstawiciele trzech religii, mówiący wspólnie musimy zlikwidować Charlie Hebdo.